Dzień dobry, moim trzecim gościem Rzecz o Polityce jest dr Bartosz Lidliński, UKSW. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznijmy może od tematyki ogólnoeuropejskiej nawet. Dzisiaj wizyta premiera Morawieckiego w Budapeszcie. Czegoś się pan konkretnego po tej wizycie spodziewał? Wiem, że w ostatnich tygodniach, miesiącach odwiedzał pan, był pan w Berlinie, w innych stolicach europejskich, więc jaki tam panuje klimat? No, w Berlinie to można powiedzieć bez zmian. Mianowicie chyba się nie doczekamy rządu przez następne parę miesięcy, więc dyskusje się toczą, poważne, na temat przyszłości koalicyjnej. Natomiast jeżeli o Polsce i tym też potencjalnym aliansie z Budapesztem. Ten sojusz polsko-węgierski jest znany od lat. Można powiedzieć, że Viktor Orbán się z niego wyłamał przy głosowaniu 27-1. Ale Viktor Orbán to jest nieprawdopodobny pragmatyk i tego możemy usłyszeć albo dowiedzieć się również na Węgrzech. Ja dzisiaj śledziłem doniesienia prasowe w węgierskich agencji prasowych na temat spotkania Mateusz Morawiecki, Viktor Orbán i one są zupełnie inne niż naszych agencji prasowych. Nie są odczytywane. Ustami dzisiaj pani rzecznik mogliśmy usłyszeć, prawda, o tym, że to spotkanie przełomowe, prawda, gdzie tak naprawdę ten sojusz polsko-węgierski będzie nie tyle utrzymany, ale bardziej rozbudowany, chociażby o ideę Trójmorza. Natomiast Węgrzy mówią, że Trójmorze to jest inicjatywa oczywiście ciekawa, ale w której Polska nie jest bardzo aktywna, bo można powiedzieć, że od spotkania państw Grupy Wyszehradzkiej i państw Europy Środkowej z Donaldem Trumpem dużo się o Trójmorzu nie dowiedzieliśmy. Więc Węgrzy bardziej mówią, że to jest spotkanie takie zapoznawcze, bo Viktor Orbán z Jarosławem Kaczyńskim znają się od lat. Z Mateuszem Morawieckim poznali się parokrotnie, a teraz będzie okazja, żeby porozmawiać chociażby, co Węgry mogą otrzymać od Polski za zawetowanie artykułu 7 na łamach Unii Europejskiej. A czy uważa pan, że to teza opozycji, że to jest z politologicznego punktu widzenia, bo opozycja, mówiąc o tym spotkaniu z Orbán Morawiecki, mówi, że to jest bardzo niszczące, mówiąc w skrócie, dla wizerunku Polski, dla pozycji Polski, że całą naszą politykę opieramy w Unii Europejskiej na Węgrzech. Uważa pan, że taki argument może być w ogóle skuteczny? W tej, już mówiąc oczywiście o krajowej polityce. Czy mi się wydaje, że dla naszych obywateli, naszych obywatelek, to mało ważne jest, z kim się spotyka Mateusz Morawiecki. Dla nich najważniejsze jest to, czy w 2018 roku ich życie będzie bardziej przewidywalne i będą mieli więcej pieniędzy w portfelu. Mówiąc klasykiem, byt określa świadomość. To się będzie liczyło. Więc mi się wydaje, że dzisiejsze spotkanie tak naprawdę dla wielu przeciętnych kowalskich nie jest jakimś, prawda, przełomowym wydarzeniem. Jest jednym spotkaniem z kolejnych. To my, politolodzy, to państwo dziennikarze się bardzo ekscytują, że to jest pierwsze spotkanie, pierwszy wyjazd zagraniczny. Mateusza Morawieckiego. Bo wcześniej był w Brukseli. Tak, ma Mateusza Morawieckiego, no ale chodzi o bilateralne, prawda, znaczenie tej wizyty. Spokojnie. Viktor Orbán to jest polityk, który jest w polityce od prawie 30 lat. Nigdy nie robi nic za darmo. No ciekawe, co Polska będzie w stanie mu zaoferować, żeby stał na straży interesów naszej ojczyzny w Unii Europejskiej. Natomiast przechodząc na Polski i polski grunt, załóżmy, że spotkamy się za rok o tej porze w tym studiu i sądzi pan, że będziemy mówić wtedy o podsumowaniu 2018 roku, w którym Marsz Prawa i Sprawiedliwości się zatrzymał, czy wręcz przeciwnie, w którym przez wybory samorządowe Prawo i Sprawiedliwość przełamało ostatnią redutę oporu, czyli samorządy. Czyli zdobyło Warszawę, Kraków, no, Gdański, sejmiki w tej Polsce. Z dużymi miastami byłbym ostrożny, ale z sejmikami na pewno tak się może zdarzyć. No, pan redaktor stawia mnie w takiej niezręcznej sytuacji, żebym wróżył z fusów albo z mojej czarodziejskiej kuli, którą nie zawsze posiadam. To zależy od Prawa i Sprawiedliwości, to od ich decyzji, bo jeżeli chociażby zmienią ordynację wyborczą, to może się na nich zemścić. Przypomnę naszym widzom, że w 2006 roku ówczesna koalicja rządząca Prawo i Sprawiedliwość, Samoobrona i LPR przegłosowały tak zwane blokowanie list. Prawda? I na tym przegrali. Prawda? I pytanie, na ile błędy wewnętrzne Prawa i Sprawiedliwości mogą wpłynąć na ich sukces? Zmiany w ordynacji są raczej znane i tam takich dramatycznych modyfikacji oprócz likwidacji jałów w średnich miejscowościach nie ma. To zmiany granic okręgów się ostatecznie PiS z tego wycofały, jak są z wielu innych rzeczy. No to tylko świadczy o tym, ale to też świadczy o tym, że przestraszyli się trochę też tego, o czym mówiłem, że to blokowanie jest jakimś, prawda, takim czarnym ludem z przeszłości, który tam się wyłania za szafę pana prezesa. Ale to zależy też od tego, jak Prawo i Sprawiedliwość będzie prowadziło politykę chociażby przy okazji obchodów stulecia niepodległości. Bo jeżeli będzie prowadziło w sposób nachalny, ordynarny, pokazując wyłącznie swoich kandydatów na wójtów, burmistrzów,
no to wtedy mogą przegrać, prawda? Czy w sensie, jeżeli PiS upartyjni te obchody, to mi się wydaje, że również część takiego miękkiego elektoratu PiSu może pokazać im żółtą kartkę. Polityka ogólnokrajowa, jak pan sądzi, jaki będzie miała wpływ na sprawy samorządowe? Bo właśnie rozmawialiśmy z poprzednim moim gościem, z radnym od Zdobą, mówił o tym, komentując te wybory, wyniki sondaży do sejmików na ścianie zachodniej, że to też jest efekt skutecznej polityki PiS. Czyli czy też jest tak, że na przykład te wybory do sejmików będą uzależnione od tego, czy na przykład PiS rozwiąże kłopoty z ochrony zdrowia, czy utrzyma tempo wzrostu gospodarczego i tak dalej? Jeżeli chodzi o wybory sejmikowe, to zawsze jest plebisy trochę jak do Sejmu, prawda? No bo to są podobne okręgi wyborcze, to jednak są listy partyjne. Więc mi się wydaje, że to będzie właśnie taki plebiscyt, jesteśmy za albo przeciw, albo na przykład zagłosujemy na burmistrza z PiSu, ale damy innym partiom szansę rządzenia w sejmiku, to też się często zdarza. To pana Kraków jest tego takim idealnym przykładem, gdzie Jacek Majchrowski z Lewicy rządzi tam niepodzielnie. Ale to też wynika z słabości kandydatów opozycyjnych. Oczywiście, ale też świadczy o tym, że większość Krakusów jednak uważa, że rządzi dobrze miastem. Wiem, że to jest dyskusyjna sprawa dla wielu Krakusów, no ale można powiedzieć, że skoro wygrywa od tylu lat, ma ku temu powody Jacek Majchrowski, żeby bronić się na swojej pozycji. No właśnie, tutaj docieramy płynnie do tematu, który też w 2017 roku w Skinach zajmował, czyli słabość opozycji. Uważa pan, że po zmianie na przykład przewodniczącego w Nowoczesnej, uważa pan, że ta zmiana dla Nowoczesnej i dla całej opozycji mimo wszystko jest czymś na lepsze, na gorsze, czy za wcześnie jeszcze mówić? Za wcześnie, żeby powiedzieć, czy pani przewodnicząca Lubdauer będzie lepszą przewodniczącą niż Ryszard Petru. Jestem tak naprawdę ciekawy, w jakiej kompilacji pójdą partie opozycyjne właśnie w wyborach sejmikowych. Bo tak, przed partia Razem będzie szła oddzielnie, to już powiedzieli. SLD też chce iść oddzielnie, chociaż na Twitterze widzimy pewne takie zabiegi między przewodniczącym Lubnauer a przewodniczącym Czarzastym. Przewodniczący Czarzasty też mówi, że to zależy od Schetyny, że Schetyna musi, jako lider największej partii, musi zaproponować jakąś formułę. No tak, ale pytanie, czy wtedy SLD na to pójdzie, bo wątpię, żeby wyborcy SLD w Bydgoszczy z przyjemnością głosowali na tą samą listę, na której znajdują się obecni radni Platformy Obywatelskiej, chociażby w Warszawie, gdzie SLD bardzo punktuje panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz od lat. Zobaczymy. W sensie na pewno Schetyna ma tutaj do odegrania kluczową rolę na opozycji, ale pytanie, czy w tym roku Donald Tusk również nie zacznie się bardziej interesować polską polityką, nie zacznie być tutaj bardziej aktywny. Tym bardziej, że artykuł 7 jemu może dopomóc. No a wtedy będziemy świadkiem pewnej szorstkiej przyjaźni, mówiąc Aleksandrem Kwaśniewskim i Leszkiem Millerem, między Donaldem Tuskiem a Grzegorzem Schetyną, bo Grzegorz Schetyna ma świadomość, że powrót Donalda Tuska do polskiej polityki to jest koniec jego kariery. No, tylko że ten powrót musiałby się odbyć dopiero już po końcu jego kadencji Donalda Tuska. Tak, ale można tu się pojawiać z przyczyn, można powiedzieć, takich troski o ojczyznę, używania swojego autorytetu europejskiego. Przypuszczam, że również wielu komentatorów, osób wpływowych ze środowisk liberalnych, może wręcz można powiedzieć jeszcze raz, prawda, że Donald musisz wracać tutaj, ratować Polskę przed katastrofą, która się może wiązać z uruchomieniem tego artykułu 7. Dyskusje opozycji w ubiegłym roku były utrzymane raczej w większości przypadków takim dosyć ponurym dla osób zaangażowanych po stronie opozycji tonie, raczej takim, że nie udaje się opozycji przebić ze swoimi pomysłami. Na przykład, ale wspomina Katarzyna Lubnauer, mówi o tym, że jej partia, czyli Nowoczesna, musi być partią klasy średniej. I to wcześniej się nie pojawiało w retoryce Ryszarda Petru tak wyraźnie. Może to jest jakaś droga, żeby Nowoczesna też zapowiada kolejne konkretne ustawy dotyczące smogu, dotyczące spraw takich jak związki partnerskie czy inne. Może to jest jakaś droga. Czyli Katarzyna Lubnauer chce, żeby jej partia miała 8% w sondażach. Bo mówimy mniej więcej bo to jest ta grupa docelowa. Jeżeli partie chcą wygrywać wybory, a wątpię, żeby na razie partie opozycyjne były w stanie to zdobyć, to trzeba być, jakby to powiedzieć, partią nie tylko Warszawy i Wrocławia i Gdańska, ale Łomży, Łańcuch, tutaj Łomianek. Więc o tych wyborców należy powalczyć. Pytanie, czy deklarowanie się jako partia klasy średniej pomoże Nowoczesnej również? Ale w tych miastach też jest klasa średnia. W Łomży, Łańcucie, w Łomiankach. No może w Łomiankach tak, bo blisko Warszawy, ale to jednak ciągle klasa średnia jest mniejszością. Na przykład Lewica ma tutaj duże pole do zagospodarowania, właśnie powalczyć nie tylko o przegranych polskiej transformacji, ale również beneficjentów polityki 500+, których Lewica może uwieść jeszcze lepszym programem.
Oczywiście pytanie, na ile się będzie w stanie przebić przez sito medialne, nie będąc w parlamencie. Natomiast na koniec pytanie właśnie o 500+, bo tak zastanawiałem się, czy w 2018 roku stanie się tak, że 500+ przestanie być takim jasnym plusem dla rządzących, że ludzie się, mówiąc kolokwialnie, przyzwyczają do tego, że jest 500+ i już nie będą to kojarzyć z Prawem i Sprawiedliwością, czy będzie tak, że już przynajmniej w najbliższej perspektywie do wyborów następnych i później to 500+ będzie jasno odpowiązane z PiS-em. Mi się wydaje, że w wyborach parlamentarnych będzie również szło 500+. W sensie, że będą partie, które będą zapowiadały, że będą chciały zmienić ten program i te, które będą chciały utrzymać ten program, bądź go rozbudować. I bym się nie dziwił, gdyby Prawo i Sprawiedliwość właśnie w roku wyborczym potrafił powiedzieć, że będzie 500+ od pierwszego dziecka, czy tak naprawdę może absolutnie sobie zagwarantować drugą kadencję. 500+ jeszcze przez lata będzie definiować. Tak długo, jak partie polityczne w polskim parlamencie i poza polskim parlamentem nie zgodzą się, że jest to dobry program, tak długo to będzie tematyka, która będzie rozgrzewać emocje wyborcze. O tym będziemy też... Dziękuję bardzo za rozmowę. O tym będziemy oczywiście tylko będziemy wracać. To już bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem dr Bartosz Szydliński, UKSW. Zapraszam na Rzecz o Polityce. Jutro dokładnie o tej samej porze o 9:00. Do zobaczenia.